Sylwkowi, żeby przykro było, on też się nalazł. Ja wiem, miałem ten cały plan, sam go kurwa chyba jeszcze ustalałem. Latał po świecie później, ale było kurde mocno, no. I zażądałem, że jakby oni przystali na wszystkie moje warunki, żebym został, ale zażądałem, że chcę, żeby Wapniak, Stankiewicz i RAF, GOR i SKKF, ja nie pamiętam jakie oni mieli procenty, ale przypuśćmy, że 20% szło do LiveTube'a, nie? Z ich deali. To poprosiłem, zażądałem, nie poprosiłem, mają dostawać 10 LiveTube, a 90 dla Stankiewicza. To też obniżało moje zarobki, ale wolałem, żeby chłopaki kurwa zarabiali więcej, nie? Bo ja i tak miałem w hajsu w chuj i nie zgodził się na to LiveTube. I ja wtedy zrobiłem taką akcję, że już złożyłem wypowiedzenie, a z tą firmą Philip Morris się dogadałem, że ja z nimi zrobię ten deal i tak To jest mocne, kurwa, bo chyba nawet Sylwester pewnie miał w umowie wyłączność, nie? Czyli taki zapis, że Sylwek nie może robić żadnych deali nie przechodzących przez LiveTube'a, chyba że nie ma takiego zapisu. Znaczy ja już byłem wtedy, u mnie to było, ja już jakby nie obowiązywał mnie ten zapis, bo wypowiedzenie złożyłem kilka miesięcy wcześniej, a i tak dalej byłem w LiveTube'ie, jakby już po złożeniu wypowiedzenia, że już minął okres wypowiedzenia. I ja mogłem po prostu na pstryknięcie odłączyć wszystkie kanały i wyjść. I nic mnie nie obowiązywało, gdyż byłem już wolnym człowiekiem. Jakby ta końcówka z moją LiveTube'em to były walki, czy ja powrócę do nich i podpiszę nową umowę, czy zostanę tutaj na tym. Jakby wciąż byłem wpięty, ale mogę powiedzieć, wypinasz mnie za sekundę i oni mnie musieli wypiąć za sekundę. I jak LiveTube wyczuł, że kurwa traci kupę siana... I każdy ciśnie pośrednik na wyłączność. To tam się zaczęły potężne walki. O 23 w domu u mnie w chałupie. I ja nie wiem, co mnie kurwa podkusiło, ale postawiłem wtedy kamerę GoPro pod stolikiem. Coś tak kurwa czułem, że już będzie napięte, bo już była w chuj napięta sytuacja. I ustawiłem to GoPro. I nagrałem. Jakie tam, ja powiem wam tak, po tej całej sytuacji, jak oni zadzwonili, nazwali mnie złodziejem do tego klienta, to ja pamiętam, siedziałem z 20 minut i nie wiedziałem, co się kurwa stało, jak już wyszli od... Ja to, chyba gadaliśmy wtedy o Sylwku właśnie z tym klientem, nie? Że miał pojechać, ale coś tam się stało, ale nie znałem szczegółów do dzisiaj, nie? Dopiero dzisiaj się dowiedziałem. Odejmę z domu i tak dalej, nie? Właśnie to mnie zastanawiało latami, czy jakbym nagle zaczął wydzwaniać na drugi dzień do tego klienta, to czy by on jakby wiecie, miał do wyboru albo ufa mi, albo ufa agencji, z której bierze 5 influencerów, więc wiadomo, że wybrał agencję. Jakby ja się od razu czułem na straconej pozycji. Bo wychodząc z LiveTube'a, człowiek w ogóle nie miał kontaktów. Musiał je na nowo tworzyć jakieś. Ale o ten deal mam ból dupy. Bo ja anime oglądałem od dzieciaka, nie? To było moje marzenie. Mówię, kurwa, co tu się odjebało? Już wtedy tu już... Tego nie można nigdzie obejrzeć. Cały wyjazd do Japonii to był nieużyty w ogóle. Mam taką zemstę. To jest w ogóle dla mnie dziwne z tą współpracą. Wiem, że pewnie nie można o tym mówić, ale o co tam chodziło? Że influencerzy jadą, dostają w chuj drogi wyjazd, dostają w chuj siana i mają zakaz nagrywania, robienia zdjęć na Instagram. Nic nie mogą dodać. A, to jeszcze śmieszne. Właśnie był zakaz, że nie można dawać zdjęć. I jeszcze pamiętam, ta agencja powiedziała do gościa, który reprezentował Philipa Morrisa, że Wardęga to wam rzuci specjalnie zdjęcia. Ja nie wiem, czemu nie można było rzucać zdjęć, ale ich tak nastraszyli, że jestem pierdolnięty i specjalnie z premedytacją zrobię, żeby zaszkodzić całemu wyjazdowi. Tak, kurwa, wrzuciłbym specjalnie zdjęcie, żeby mi wyjebali z deala, gdzie miałem kilkadziesiąt tysięcy wynagrodzenia i być może wyjazd życia. Ja nie wiem, czy aż tak fajnie tam było, bo jakby nikt nie mógł z tego nic wrzucać, więc tylko tyle, co pasu to powie, to mogę wiedzieć teraz, nie? U mnie na Instagramie są zdjęcia tam w szlafroku, Shaolin i z mieczem. Ostro było. Wtedy pamiętam, nie wiem, czy to z lojalności, czy nie z lojalności, ale z KKF i Jaś Dąbrowski wynieśli się do Talent od razu po tym zdarzeniu, ale może i tak już planowali, nie wiem. No, szkoda gadać. Bo ja jestem taki... Prawda, zupełnie inny zespół. Ja lubię sobie coś nagrać, zrobić screena i tak dalej. Nagrał na tą agię. Żadnego związku.
nasączeni, że oni dalej... To są nowi ludzie i tam były obostrzenia co do... Wiecie, Philip Morris to firma produkująca wyroby tytoniowe, więc to były mocne obostrzenia co do publikacji tego i w końcu to jakby nie było, zostało opublikowane, co było najdziwniejszym dealem, jaki zrobiłem. Mi to od razu była komunikacja. Ja dostałem, ja miałem spotkanie, przyjechali, pamiętam, siedziałem w piwnicy w LiveTube, przyjechał jakiś gość ze Szwajcarii albo dwóch i siedziałem kurwa z nimi 3 albo 4 godziny. Układaliśmy plan tego wszystkiego. I kurwa prawie już mi się żygać chciało pod koniec spotkania i od razu była informacja, że to nie będzie publikowane ewentualnie na mediach jakichś wewnętrznych, na stronie jakiejś wewnętrznej tej firmy. Nie wiem, czemu im się to niby opłacało, ja tego nie rozumiem. Chyba, bo pojechałem, kurwa, żarłem, piłem, się bawiłem, a nic się nie wydarzyło, no, w sensie nie było filmu. Ale uwaga, uwaga, to nie jest tylko ten wyjazd, bo ja dostałem informację, że w następnych latach na przykład podobną rzecz dostali taki dzban lovers. No jakby na innym wyjeździe byli, nie? Ale jakimś słabszym, ale też była taka akcja, że też nie mogli nic wrzucać. I że nie można by... I bo napisał do mnie gość, który był na tym wyjeździe jako klient jakby. Jakby, że... Jak normalny człowiek. Że nie można było robić zdjęć fitloversu, nie wiem, dzbanloversu. A, to jest dziewczyna Pasuta. Aha. Pewne historycznym graczem. Wszystko co powiem, to on to zobaczy, nie? Dopóki trwa ten chory lup, nie? Ej, ale zobaczcie, poszła incepcja grubsza. Wardęga ogląda Pasuta, który ogląda Wardęgę, który ogląda Pasuta. Tego się nie da podliczyć, kurwa, ja już nie wiem, ile tego jest, malutcy jesteśmy. Ale więc to jest najgorsze, że ja nie wiem, kiedy te ekrany się zmieniają. Tak, jakby tak się zapadamy się coraz głębiej i dla mnie wszystko tak samo wygląda cały czas. Którzy oglądają Wardęgę, który ogląda Pasuta, który ogląda Wardęgę. O kurwa, który ogląda Pasuta, który ogląda Wardęgę, który ogląda... Pasuta, który ogląda Wardęgę, który ogląda Pasuta, który ogląda Wardęgę. O kurwa, to już są grube sprawy. Wow, aż mnie banie przetyrało za 15 live'ów. I oni kurwa nagle... A właśnie. Czemu oni się kłócą, kurwa, jakoś kole u mnie na czacie? Ale my I obstawiam, że Pasuta teraz ogląda mnie. Oglądam, bo kurde, mocne gówno, no. A ja, Wardęga za 15 minut będzie oglądał pasażer. To się kurwa nie skończy. No, nie za... Panie się posłucha. Postraszyć albo zaszantażować Abstra? Mieli normalną umowę, byli normalnymi twórcami, mogli wyjść kiedy chcą. O co tu chodzi? I taką krzywą akcję i przez to jakoś zaczęła... Skomentuje to jakoś? Nie skomentował. Bo oni się bali po prostu, że bez nas biznes padnie. Więc weszli najgrubsi z grubych tam w rozmowę, nie? Kto tam mógł być najgrubszy z grubych? No i... No i już wtedy też gadaliśmy z naszymi wspólnikami, to taka było. Dlatego nie chcę o tym mówić, bo mam szacun do naszych wspólników, w sensie też mamy umowę poufności, nie chcę tam... gadać, no ale... Wierzyć w produkt jakiś jest tak dalej. I się wam nie dziwi. Tam mieli takie... Snack i już nie można sobie wybierać między crunch chips i pepsi. Zrobiało wtedy, nie? Że Basia to była baba taka, że ja pierdolę, nie? Mocna taka, że o Jezu. Albo dropshippingi i tak dalej, nie? O, z Basią mieliśmy ogromne plany podboju rynku światowego. Pamiętam, nawet byłem z nią na Witkonie. Razem byliśmy we dwójkę. W Los Angeles? Gdzieś jeszcze? Nie wiem. Ja to w ogóle wtedy pojechałem na kilka dni do Santa Barbara nagrywać z Whateverem. Jakieś różne takie. Nie. Bo po prostu oni mogą mieć na przykład na te zegarki, czy beta ma się tak się nie interesuje. Czy na te zęby. Któryś z influencerów, albo to Revo, zrzucił odpowiedzialność trochę na pośrednika. I tak jak uważam, że jednak trzeba brać odpowiedzialność za swoje deale, to uważam, że pośrednik też ma odpowiedzialność. I ja nie uważam, że. Znaczy nie mówię, że tak mówiłeś, ale jakby nie może być tylko 100%, pewnie się ze mną zgodzisz, albo nie, odpowiedzialności influencera, bo ten pośrednik też musi sprawdzić. Jak jesteś Marcinem Dubielem, kurwa, trochę nie masz czasu na to wszystko patrzeć.
Tak mi się wydaje, nie? Albo my przynajmniej mieliśmy, ale my mieliśmy, co by o nas nie mówić, to mieliśmy zaufanych ludzi, którzy nam... No fakt, my mieliśmy problemy z terminami i tak dalej, ale to... No tak jest. Tego nie wiem, nie rozumiem. Hole, nie? Która... Czy tam polegi... Były zanim się zaczęła incepcja, pamiętam jak... No 1000 w górę. Tajków, kurwa. Te rzeczy za złe. Cię niezadowoleni z tego... Widzicie, to ja muszę przerzucić okno... Który, że ten? Nie wiem. Poczynek. No i dobrze, że sobie... Kurwa, myślałem, że wyszło z tego, że ja wygryzłem go z tego dealu, nie, ale nie. Faktycznie on miał być kapitanem drużyny. Jakby nie było wyboru między mną a Sylwestrem, a był jakby... O, ja to jestem ciekawy, czy oni, kurwa, któryś z tych influencerów wygrał ten motor, co tam miał być warty prawie z 80 kafli. To mnie, kurwa, zastanawia. Czy był ten motor, czy nie? Bo ja miałem ból dupy o ten motor. Ze mną coś takiego. Największą pulę. No, to teraz... Ale tutaj jakby jestem z siebie dumny, nie? Bo walczyłem o moją ekipę. Tak, bo to nie była przecież tylko Japonia, to była najpierw Wenecja, później Japonia i później chyba jeszcze coś w Hiszpanii. Włochy, Hiszpania i finalne miało być Tokio. Postawiłem moi ludzie, czyli twórcy... A kiedyś po pijaku, pamiętam. Jak ten, a ja ostatnie parę lat nauczony, żeby jakieś tam nie gadać o delikatnych tematach. Trochę Sylwkowi zazdroszczę, kurwa, powiem wam, tak szczerze. Znowu mu zazdroszczę, kurwa, tyle lat minęło, nie? Znaczy, no, to zależy, kto jakie ma umowy. Ja tam jestem teraz wolnym strzelcem. Pasut dalej tam siedzi pewnie. Nie wiem, jakie oni umowy mają, a jak mieli tą umowę o poufności, no to fakt, nie mogą gadać. U Filip? Nie. Filip Morris. Może tak po części. W Japonii... Ja się zgadzam, deal był, kurwa, luks. Nic nie musiałeś wrzucać. No to prawda, to prawda, bo nic nie można było, bo to fajki, więc nie, nic, ale no, udawałeś, że coś robisz bez publikacji. Się dostawało w kup... Nie obciążyło wizerunkowo, a kasa wpadła. Wysiana, ale w ogóle plan wycieczki był wyjebany w kosmos. Ja nie wiem, czy oni zrealizowali cały plan. Cały, od kurwa każdy pieprzony punkt. Od wycieczki, ganiania się po Tokio, potarg rybny, jedzenie ośmiornicy ruszającej się, walka z su... No to ośmiornice to nawet nie żal. Ja to gdzieś mam na mailu, zaraz kurwa znajdę cały plan. Kumo, kurwa machanie tym mieczem, tym kataną, czy jak to się tam nazywa, wchodzenie na ten wieżowiec, no było wszystko. I jeszcze było 5 dni wolnych, nie? Ale ból dupy to do tej pory mam. Ale tak jak mówię, jestem z siebie zadowolony, bo walczyłem o moich ludzi. Poznałem takiego fajnego Szwajcara i profeska deal, najdroższy hotel w Tokio. O, mam. Wylot 6.11.2015, Warszawa, blisko Chopin, tutaj do Wenecji akurat. A co to jest? Czemu ja mam... Co to jest? A, powrót. Wszyscy wracają 10.11 o 9.55, a Robert Pasut 9, dzień wcześniej o 13. No dlaczego z Wenecji Robert Pasuk miał wracać? Z Walencji, kurwa, sorry, z Walencji. To była Hiszpania, nie Włochy, tylko Walencja i Japonia jednak tylko. Czyli Hiszpania i Japonia. Musicie mieć ubezpieczenie. Wasze nagrania, vlogi, krótkie nagrania i ładne zdjęcia potrzebne dla PM na cel dużej relacji z wyjazdów. Pokazywać śmieszne, wesołe momenty wyjazdu. Paulina Lis. Wszystko kurwa mam. Ja to jestem właśnie, dlatego jestem w chuj niebezpiecznym graczem, bo ja zawsze wszystko mam. No zajebiście było, z Karolem Paciorkiem tam byliśmy. Karol Paciorek, Pasut, Lik się piekło, Paulina Mikuła i ja jako lider. Tak to miało wyglądać. Tak, tak. A ja tutaj mówię, kurwa, Stankiewicz ma mieć mniejszy znaczy cały spec, nie? Unione. Ale właśnie... Chodziło o władzę, to, że ty wybierałeś coś za nich i nauczyłem się troszeczkę ostatnie lata, że ludziom nie chodzi tak bardzo o pieniądze, jak o władzę. I to, że ktoś, że ty chciałeś wejść w kompetencje, powiedzmy, agencji i jakby za nich dobierać ludzi, stawki, to mi się wydaje, że tak było irytujące dla agencji, dla jej reprezentantów, że po prostu zrobiliby wszystko, niezależnie od kwoty, niezależnie od zysku. Bo jestem przekonany, że na końcu za pieniędzmi jest ważniejsza władza. Żeby od nich było mniej procent pobierane. A mi zależało, że mają dostać chyba, oni mieli po 20, a mówię, kurwa, mają dostawać po 10%. Bo ja wtedy już chyba miałem 0 z AdSense,
W sensie 100% AdSense było dla mnie i chyba 5 albo 10% z Didi. Dzięki, Marcin. A tamci w tym samym okresie mieli 20, niektórzy 25% musieli oddawać agencji. Nie, ja mówię, kurwa, tak to nie będzie. No i wszystko takie było high-endowe, przebrania samurajów, jedzenie. No tam wycieczka marzeń, nie? Jak ja dostałem plan, to mi się wydawało wycieczka marzeń, że mieli być w takim najlepszym hotelu, ja też miałem tam być. Walki sumo jakieś, kurwa. Ja tam miałem być naprawdę, że jakby więcej dojść, miałem, bo miałem być tym liderem. Ja miałem jakby robić niespodzianki tym, że miałem być przebrany z jakiegoś kurwa ninja. No więc był jakiś ninja, nie pamiętam już. Jakiś pojebany. No pewnie jakiś chujowy był, nie wzięli mnie na ninja, to był chujowy. No. Ja nie pamiętam. Nawet Sylwester pewnie miał w umocu. Nie wyjść. I nic mnie nie obowiązywało, gdyż byłem już wolnym człowiekiem. Sylwester, to chyba ty miałeś swoją sieć CMS. Ty masz to jeszcze? Skorzystasz z tego? Jakby ta końcówka... Może mam, może nie. Z mojej zajęcia, to by się bardzo... nazywało chyba Imperium, albo... No? Czy ja... Może mam, może nie. Powrócę do nich i podpiszę nową umowę? Czy zostanę tutaj na tym... Jakby wciąż byłem wpięty, ale mogę powiedzieć, wypinasz mnie za sekundę i oni mnie musieli wypiąć za sekundę. Słuchajcie, powiem wam tak. Odejście takiego twórcy jak Sylwester to jest... czyli jak abstrahuję, to jest dla takiej firmy taki po prostu strach i szok, że no oni było to taka... Ale jak wyszedłem, to oni mnie dali radę zniszczyć, nie? Jakby zniszczyli moją reputację, że ja się zapadałem w mroki, na dno szedłem. Te tarcia, kurwa, z agencją. Tu już długo nosiłem w sercu nienawiść, ale teraz mam to w piździe. Albo nie. Firma Eclipse wchodzi na spotkania i ich wycena, to jakich pracowników ściągają, to jaką wycenę osiągają. Mi się najbardziej podoba, że w momencie jak LiveTube sprzedał część udziałów, to nagle się wypięły kilka kanałów. Stankiewicz poszedł do Talent Media, Redipsic Monster poszła gdzieś tam też na jakiś czas i kurwa ich wartość spadła od razu. To jakich klientów przyciągają, wszystko zależy od tego, jakie twarze mają w stajni. Jeżeli nie mają największych... Gdy mi schodziło limo po fejmo? Krótko, tydzień. To są nikim, w sekundę. Więc my mogliśmy negocjować dużo mocniej. I jak LiveTube wyczuł mnie w chałupie. I ja nie wiem, co mnie kurwa podkusiło, ale postawiłem wtedy kamerę GoPro pod stolik. I daliśmy wtedy To mnie zastanawiało latami, czy jakbym nagle zaczął wyzwaniać na drugi dzień do tego klienta, to czy by on jakby... jakby wiecie, miał do wyboru albo ufa mi, albo ufa agencji, z której bierze 5 influencerów, więc wiadomo... Nie wiem, kurwa, Gilles naprawdę był w porządku typem. Ja nie wiem, czy kurwa by to się nie udało, stary. Musiał je na nowo tworzyć. A ja nie oglądałem anime i to nie było moje marzenie, ale było super. Byliśmy jeszcze w takiej restauracji, w której są takie kelnerki, które zachowują. Ciekawe, co teraz z Reversu, jak ma tego montażysta na głównej stronie swojego sklepu jako modela. Co ty gadasz? Ten co wciągał? O kurwa. O ja pierdolę. Bują się właśnie jak postacie takie z anime, takie słodkie. Ubrane ładnie, w krótkie sklepy. Chuj, powiem wam tak. Ja zbiorę tutaj na donate'ach i ja pojadę do Japonii i zrobię dokładnie ten wyjazd, kurwa, co był. I sam sobie pojadę. Budniczki, stara zaraz wleci z łopatą, ale... i tam przychodzi... A to po angielsku. Aktywność, Real Sumo, coś tam challenge. Dwójka. Tradycyjna japońska, herbaciana jakaś ceremonia. Trzecie. Wizyta Asakusa, tradycjonalny jakiś dystrykt, Pool Chairs, nie wiem co to jest. Wizyta w Tokio Skytree. Wizyta jakieś Ahibara, elektroniczny dystrykt, coś tam, video game, jakaś tam agencja. Z jakimiś challenge, z jakimiś japońskimi geekami. Wizyta w kocim barze, wizyta w jakimś tuna. A w aukcji tych tuńczyków w Tsukiji Fish Markecie. Sushi making, nauka robienia sushi, a to nie takie tam, jednak nie aż takie fajne. Coś tam Tokio, a chyba te po ulicy w Tokio bieganie, ten challenge. Ninja coś tam, a że nauka bycia ninją. Ja umiem. Ceremonia. Coś tam ceremonia z youtuberami jako trenerami. Nie wiem, kurwa, jakieś. A kurwa, jeszcze na koniec wjebali mi reklamę książki tego.
Kurwa, na koniec wjebali nic bardziej mylnego. Radek Kotarski. Reklamę wjebali w stopkę. Kurwa, co za ludzie. Starzy samotni faceci, 40-latkowie, żeby one się do nich pouśmiechały. To było dosyć obleśne. I to... Że influencerzy jadą... Mieliśmy operatora. Tam nic nie mogą dodać. Na Instagramie chyba dodawałem, ale bez produktu oczywiście. A, to jeszcze śmieszne. Właśnie był zakaz, że nie można dawać zdjęć. I jeszcze pamiętam, ta agencja powiedziała do gościa, który reprezentował Filipa Morrisa. Czyli mówicie tak, że ten gość, co tutaj proszek jest, tak, ten tutaj, jakiś proszek do prania, przypuśćmy, tak to nazwijmy, że ten typ, co tutaj ma podawane, to ma, czekajcie, może ja to jakoś ten powiększyć, czy coś. A, to się chyba tak da, tak? Control o. Może na fulla po prostu damy. Abra, kurwa, nie teraz te donaty. Szczepiłeś się albo będziesz? Na razie się nie szczepiłem. O, że proszek i tutaj banknot. Tak? Powiem tak, no ludzie zażywają różne rzeczy. Tylko tutaj chodzi, że to wpłynie negatywnie na... Mówicie, że ten chłopak jest Verso w store, tak? To wpłynie negatywnie... Ja tam nie oceniam takich rzeczy. Ja sam byłem w Peru, piłem ayahuaskę i to jest w chuj mocniejsze, kurwa, od tego szajsu, co oni biorą. Że on tutaj jest modelem. A, to ten, tak? Oho, no to będzie afera. Ale to już kurwa nie ja się takimi małymi rzeczami nie będę zajmował. To dla Bogzdela w aferkach. Że Wardęga to wam rzuci specjalnie zdjęcia. Baltazar Gomka, 1 zł. Ale ich tak nastraszyli, że jestem pierdolnięty. Zmierzch Tytanów 2, czyli ostateczne starcie wypierdziałych YouTube. Tak, kurwa, wrzuciłbym specjalnie zdjęcie, żeby mi wyjebali z deala, gdzie miałem kilkadziesiąt tysięcy wynagrodzenia i być może wyjazd życia. Ja nie wiem, czy aż tak fajnie tam było. Niestety było fajnie, no. Potem Szwajcar był świetnym człowiekiem po prostu. Sylwester mówi, jak jest, na podróż. Dzięki, Marcin. I obytym w świecie, no. I takim człowiekiem, z którym się nie wstydzisz być w Interkontynentalu, bo on wszystko ogarniał. Zresztą on potem przyleciał też do Polski i w ogóle zabrał nas do tej Amaro, do tej restauracji z Karolem, do tej tam, co ma gwiazdkę Michelena. I jeszcze byliśmy we Włoszech. Kurwa, ja w tamtym czasie tam nie wiedziałem, jak się pajeczkami je, więc ja bym sobie tam, może dobrze wyszło, bym się tylko wstydu bym sobie narobił. W Włoszech, na torze i jechaliśmy tym motorem Ducati, czy takim, to kurwa najbardziej przerażające doświadczenie mojego życia, bo... Ten motor był do wygrania podobno, ale nie wiem, czy finalnie któryś z nich wygrał. Z typem kółko, trzymasz go z tyłu i modlisz się, żeby ci ręce nie puściły, a on jedzie. Po prostu przerażające to było. Nie na Instagramie piekło. Ale fakt, Lafroku, Shaolin. Dealem, jaki zrobiłem. I siedziałem kurwa z nimi 3 albo 4 godziny. Układaliśmy plan tego wszystkiego. Czyli ty poznałeś Gilla, okej. Okay. Ja wiem, kurwa, czy to Gill, dwóch Szwajcarów było, ale nie wiem jakich. Nie pamiętam. Prawie już mi się żygać chciało pod koniec spotkania. I od razu była informacja, że to nie będzie publikowane. Niby opłacone. W sensie nie było filmu. I że nie można by... I bo napisał do mnie dzban Lovers. Ten chory lup, nie? Nie wiem, że oglądają Wardę. Czemu? Właśnie, czemu ja nie widzę tego przełączania? Wygląda pasuta. Jezu, jest chore, bo wspominasz rzeczy z przeszłości i jak w ogóle, że ta przeszłość cię nie opuszcza, ona zawsze z tobą będzie. Wyobraźcie sobie wszystko, co powiedziałeś w życiu, wraca do ciebie co 5 minut, nie? I masz taki kurwa mecz. A ja? Wardęga... Za 15 minut będzie oglądał pasę. To się kurwa nie skończy. I no, nie zawsze. Mamy umowę. Tak, wkurwiony. Gadać, no ale. Sylwek na poufność reaguje tak alergicznie, zauważyłem. Jak słyszy, to tak wkurwiony. I już nie można sobie wybierać między crunchy i pepą. Albo.
Widzicie, jakby czemu konflikt? No może też byliśmy zazdrości o ten Witkon, nie? Gdzieś jeszcze? Nie wiem. Ja to w ogóle wtedy pojechałem na kilka dni do Santa Barbara nagrywać z Whateverem. Jakieś proszę takie. Oba się byli zazdrości. Po prostu oni mogą mieć na przykład na te zegarki, czy beta właśnie tak się nie interesuje. Czy na te zęby. Któryś z influencerów, albo to Revo, zrzucił odpowiedzialność trochę na pośrednika. Jakby mieliśmy problemy z terminami. Wszystkich przypałów staje po głowie twórca, któremu się należy po głowie. Ja muszę przerzucić okno. Nie było wyboru między mną a Sylwestrem, a był jakby na. O, ja to jestem ciekawy, czy oni kurwa. Któryś z tych influencerów wygrał ten motor, co tam miał być warty prawie z 80 kafli. To mi. To był Sylwek, taki mały motorek, koniec końców taki. Kurwa, się spociłem i chyba ja tu wygrałem wszystko. Ja nie pamiętam. Kurwa, miał być motor warty 70 tysięcy. Co ja z tym motorem zrobiłem? On chyba został w LiveTube w ogóle. Miał być motor kurwa wielki i ja miałem w ogóle robić sobie prawko na kategorię A. No, chyba tak, ale to się okazało, że to jest taki motorek, to nie był prawdziwy motor, to chyba był taki prank albo nie wiem co. Ta, ja wygrałem, bo pamiętam w ostatniej dyscyplinie. No to nie, to jakby Pasut wygrał, jakbym był w dealu, to by mi serce pękło. Rzucanie tymi gwiazdkami. No to teraz. Ale tutaj jakby jestem z siebie dumny, nie? Bo Hiszpania i final. Nie, to były Włochy na pewno i Japonia. To chyba była tak, Bolonia, Walencja i Tokio. A? Włochy i Japonia chyba. Ale miało być Tokio. Zostawiłem moi ludzie, czyli twórcy delikatnych. Dobra, dotarliśmy na koniec tej. Jakby jesteś, idziemy już równo teraz. Nie jestem w ogóle w tyle. To się dzieje kurwa teraz. Jakby nasze rzeczywistości są już jakby razem. Tylko, że jeszcze on by musiał się zrównać. Wtedy byśmy mogli gadać realistycznie. Ale nie wiem, czy jeszcze jesteśmy na to gotowi, więc ja kończę. Uciekam, kurwa, uciekam. Uciekam. No nie mogą. Teraz zobaczmy, czy aferki wrzuciły. Nie, nie wrzucił nic nowego. No moi drodzy, ciekawy live. Myślę, że nie zapomnę go nigdy, kurwa. To będzie tutaj tak. Jaki był miniony live? Nie. Jaki był miniony live? Proszę mi powiedzieć, jaki był dla pana ten miniony rok 96, live. Czego pan sobie życzy w 97? Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. A czego sobie życzę w 97? Tego samego co w 6. A trochę konkretniej? Dużo pieniędzy miałem, dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię i dużo spałem. To jest kurwa życie. Co mówicie, że story ekipy, ale co to znaczy story ekipy? Oni się nie odniosą kurwa do tego proszku. Ekipa, oni się nie odnoszą nawet do filmów. Na co wy kurwa liczycie ludzie? Coś jest, ale to pewnie, że próby mają. Co ona gada? Wardynga Cfel chyba, coś takiego mówiła. Nie mogłem wyczytać z ruchu. Ale no Wersow nie ma dobrego dnia. Najpierw ze mną ta akcja, ten film, a teraz z tym montażystą. Już tam pewnie Konopski, Revo albo Boxdel nagrywają. Hejsa, jak myślisz, że Wersow usunie ostatnią fotkę z Instagrama? A, tą. A, no, bo ona ma z nim zdjęcie. Znaczy, dużo osób mi mówiło, że ona kasuje komentarze, ale ja nawet nie wiem, jak to sprawdzić, bo tutaj nie ma opcji, że pokaż najnowsze, nie? To na telefonie bym musiał. A on jest oznaczony? A, ona właśnie nie oznacza tych modeli swoich. Sama fame zdobyła od Freeza, ale innym nie przekaże. Może wujek Luki coś powiedział, on chyba taki najbardziej skory do jakichś oświadczeń by był, myślę. Nie, on się chwali, że na drzwiach jest już napis. Ja tam Lukiego lubię, on do mnie, ja czasem streamuję na Facebooku i tam mnie ogląda 100 osób. I Luki wpada czasem, rzadko, bo rzadko.